Witam was wszystkich, nazywam się Marcin Held. Dzisiaj kręcimy dzień ze mną. Postaram się pokazać wam, jak wygląda mój dzień podczas przygotowań do walki. Na razie zapraszam was na trening. Chodźcie. Cześć, jestem Tomek Jakubiec, pomagam Marcinowi w przygotowaniach do jego walki na KSW w Gliwicach. Marcin jest jak zawsze w świetnej formie, ty tam pracy, pracuje każdego dnia ciężko, aby jego debiut na KSW był zwycięski. Cześć mistrzu, witam. Mamy naszego mistrza. Siemanko, z tej strony Adrian Brosiński. Jestem jednym z głównych sparring partnerów Marcina Helda. Na całe moje szczęście będę u niego w narożniku. On pomaga mi w przygotowaniach do moich walk. Ja pomagam jemu. No i mam nadzieję, że kiedyś zawalczymy z Marcinem na jednej gali. Tylko tyle wtedy, kto będzie stał nam w narożnikach. Jedziemy. Chodźcie, chodźcie. Yes. Dobra, dzięki. Dziękuję. Wyszliśmy, Marcin, do wieczora. Mamy środę, jesteśmy po rannym treningu. Dobry trening. Teraz idziemy coś zjeść. I później to, co robię zazwyczaj, czyli no, spędzanie czasu z rodziną, z moimi dzieciakami. Będziecie mogli troszkę ich poznać. Idziemy teraz coś zjeść po treningu. Do mojej restauracji, szafirowy słoń. Wagę trzeba zrzucać, ale jeszcze na spokojnie. Tak to wygląda. To jest moja restauracja. Tutaj zapraszam was na kuchnię. Hi guys! Chodźcie. Na gali byłeś w Rodomiu? Nie, nie, na gali nie byłem. A oglądałeś? Ale oglądałem, tak. Nie skazywałem na porażkę Kaczmarczyka, ale że aż tak fajnie mu pójdzie, że kurczę, to będzie blisko knockoutu, to tego się nie spodziewałem. Może się ten oktagon a faktycznie, no, było blisko i to kurczę, to parę razy u tych kolan wchodziło. Mój przeciwnik jest też niski, więc też, też będzie taki plan, też mam nadzieję, że te kolana będą wchodziły. Więc no, tak to wygląda. To jest szafirowy słoń, pierwsza restauracja indyjska w Tychach. Generalnie bardzo lubię taką kuchnię orientalną, jakąś tajską, właśnie indyjską, a tego brakuje u nas w mieście, tego zawsze brakowało. No, najważniejsze jest to, że jedzenie faktycznie jest z górnej półki, jest bardzo dobre. Mamy trzech kucharzy z Indii. No, ja się cieszę, że mam takie miejsce, do którego mogę po treningu przyjść ze znajomymi, z rodziną, więc no, jest fajnie. Teraz pojedziemy do mnie, zostawię rzeczy z treningu, pokażę wam, jak mieszkam, jakieś medale z walk, z zawodów. Zapraszam. Tutaj jest fajne zdjęcie z Tajlandii. W zeszłym roku byliśmy na 4 tygodnie z rodziną. No a zaraz wam pokażę troszkę więcej zdjęć. Moja żona prowadzi takie albumy, więc mamy praktycznie no, fajne, posegregowane zdjęcia z każdego wyjazdu. Czy to z wyjazdu rodzinnego, czy to z moich walk. Zaraz zobaczycie, chodźcie. Tutaj jeszcze ja z niebieskim pasem po jakichś zawodach. Tutaj purpura. O, pierwszy pas gali MMA Challenger. Nie pamiętam, który to był rok. Tutaj jestem w klubie w Londynie, w London Shoot Fighters. Swego czasu bardzo dużo tam jeździłem, od trenera Alexisa bardzo dużo się nauczyłem. Tutaj mamy zdjęcia z wyjazdu w Rio de Janeiro, gdzie byłem z Maćkiem Polokiem w 2011 roku. Też byliśmy chyba na miesiąc w Brazylii, gdzie tylko trenowaliśmy, no i przy okazji coś zwiedzaliśmy, ale generalnie taki wyjazd bardzo treningowy, bo zawsze był ktoś potrzebny, żeby baner potrzymać, czy tam w przerwie, żeby ręcznikiem pomachać. No i gdzieś tam przez przypadek Rafał do nas napisał, czy mamy jakieś bilety na galę. No to mu napisaliśmy, że no kurczę, jak chce, to możemy nawet go na narożnika wziąć, żeby nam tam pomógł troszeczkę w tym narożniku. Ale później już tak się wkręcił, że był taką faktycznie realną pomocą. Jeździł z nami na wszystkie gale, i to w Bellatorze, i w UFC, i nam tam pomagał.
tutaj zdjęcie, jak dostałem czarny pas w 2013 roku, czyli już 10 lat. Ponad 10 lat już minęło. Oprócz Gal MMA startuję też często w takich turniejach grapplingowych. No i tutaj akurat są zdjęcia z takiego turnieju Quintet. To był taki turniej drużynowy. Było 5 zawodników i nie było jakiejś takiej konkretnej kategorii wagowej, tylko liczyła się suma wszystkich zawodników, czyli tam było chyba 400 ileś kilogramów. No i to jakby od szefa drużyny było zależne, czy on weźmie sobie, załóżmy, jednego mega ciężkiego gościa i reszty ich zawodników z takich niskich kategorii, czy wszystkich wypośrodkowanych. Tam dość dobrze mi poszło, wygrałem tam chyba z 2 czy 3 walki pod rząd, więc no też dzięki temu ten turniej wygraliśmy. Tu są magnesy z moich wyjazdów. Nie przyjmuję, czy nie zawieszam tutaj magnesów dostanych, takich, których dostałem od kogoś, są tylko magnesy z miejsc, w których ja byłem. No, żaden magnes się nie powtarza, jest dużo. Atlantic City, jakaś Kambodża, Nebraska, Maine. Dużo miejsc takich, dzięki walkom w MMA, dużo miejsc takich, do których tak naprawdę pewnie nigdy bym nie pojechał, jakieś Memphis, Pensylwania, Phoenix. O, to magnesy starałem się układać tak, żeby one były jakoś chronologicznie poustawiane, ale dzieciaki przychodziły i się zaczęli tym bawić. No i teraz jest to troszeczkę pomieszane wszystko. Tutaj też mam taką mapę świata, która niestety już troszeczkę przy dzieciach cierpiała. Dzieci są w tym domu najważniejsze, więc nie ma to żadnego znaczenia. To jest takie moje miejsce. W sumie już nie tylko moje, tylko moje i dzieci. Taka salka do ćwiczeń połączona z placem zabaw dla dzieci. Albo sam przychodzę poćwiczyć, albo przechodzimy z dzieciakami pobiegać, powygłupiać się. Mamy matę na ziemi, więc jest miękko, dzieci mogą wywracać się. Nic nikomu nie dzieje, są klocki, zjeżdżalnie. Więc bardzo dużo czasu tu spędzamy. Często jak muszę zrobić jakiś trening na worku, jakąś pracę z gumami, albo na jakieś walkę z cieniem, takie rzeczy, no to przychodzę tutaj. Jest szybciej, nie tracę czasu na dojazdy do klubu. No wiadomo, że ten czas, jak się ma trójkę dzieci, to jest bardzo cenny i trzeba znajdować każdą chwilę na trening. Tutaj jest tylko część moich pucharów, resztę trzymam gdzieś tam w kartonie. No niestety są to takie troszkę starsze puchary z początku mojej kariery, bo później jak walczyłem w Bellatorze, w UFC, w ACA czy w PFL-u, tam pucharów za walki się nie dostawało. Więc no teraz fajnie właśnie, że KSW rozdaje te puchary, jest to fajna sprawa, żeby później mieć taki ten puchar, jak będę miał już parę tych pucharów z KSW skompletowany, wtedy na pewno zrobię jakieś takie bardziej reprezentatywne miejsce. Jak byłem kiedyś u Mateusza Gamrota, on ma super to takie miejsce z pucharami zrobione, fajnie to wygląda. Po latach będę walczył znowu w Polsce dla polskiej organizacji KSW. Bardzo się z tego cieszę, jest to mocna organizacja, więc do tej walki muszę się mocno przygotować. Na debiut dostałem mocnego przeciwnika. No ale w sumie po to tu jestem, tego się spodziewałem. Cieszę się tylko, że tym razem publiczność będzie po mojej stronie. Mam nadzieję, że cała hala w Gliwicach będzie mnie dopingowała, będzie mnie wspierała. Dużo znajomych jedzie na tą galę, moja rodzina tam będzie. Dotychczas mało kto miał taką możliwość, teraz będzie to bardziej dostępne dla mojej rodziny, moich bliskich i moich fanów. Często lubię po treningu odebrać dzieciaki z przedszkola, to jest taki chwila spacerku, nie jest daleko, ale taka chwila spacerku to często jest lepsza na regenerację niż siedzenie na kanapie. Więc no, fajnie, zwłaszcza jak teraz taka fajna pogoda, słoneczko świeci, śnieżek jest, to można spacerować. Ja skoczę szybko po dzieciaki, a wy na mnie tu poczekajcie. Od kogo to dostałeś? Przedszkola. Od przedszkola, tak? Wszystkie naraz jesz, czy będziesz czekał po kolei? Będę czekał. To dobrze. Kiedyś MMA to było całe moje życie, a teraz to jest połowa życia. Druga połowa to są moje dzieciaki, moja rodzina. Więc to moje życie wygląda tak, że idę na trening,
Później spędzam czas z dzieciakami, z moją rodziną. No i w wolnym czasie odpoczywam. Co? Gdzie wam mówiłem, że pójdziemy dzisiaj? Do domu. No nie, a później? Tam, gdzie się tak wspina? Na ściankę. Dobra, chcecie iść na ściankę? Tak. Dobra. Cześć. Jak to było? Masz w ręce, masz rzucać jedną i zaraz drugą. Weszliśmy tylko do domu na chwilkę zabrać rzeczy na ściankę wspinaczkową i lecimy się dobrze bawić. Dotarliśmy, jesteśmy w centrum sportowym Homera. Idziemy się przebierać, zobaczyć jak to wygląda. Będzie fajnie. Ile razy już tu byliście? Ja byłem jeden, a Gloria dwa. Dlatego się bała, żeby pani jest strzelkami nie dała, bo nie lubię strzelkami. Wiem, że teoretycznie chyba powinny być jeszcze dla takich dzieci, ale... Ale spójrz, bo kiedyś nie umiałaś, ale teraz już urosłaś. Już teraz pewnie umiesz. Bo widzisz, patrz. Kiedyś jak byłaś mała, to nie umiałaś. Nie. I teraz patrz, teraz tutaj jest Gloria mocno. Ja czasami tutaj, wiesz, wyścigi robimy na tym. Patrz, Marcel, jak dobrze, żeby wysoko. Na kości? Dobra, dawaj. Na kości. No to spróbujemy tu bokiem wejść, po różowych i zielonych, okej? Okay? Ale spróbuj się chociaż wybić. O, super, o to chodziło. Teraz prawą nóżkę daj na nie, takie niebieskie. Za muszelkę tu musisz. O, dobrze, stąd za tą. Nóżka i za muszelkę. Pięknie. No super. I teraz do samochodzika. Lewą rączką do samochodzika. Lewą, nie, drugą. O, super, pięknie. Jak oceniasz umiejętności? Kurde, super. Nie wiem, czy sam tam szedł. Ja sobie nie pochodzę tutaj. A teraz ty się opiekujesz dziećmi, a ja wchodzę. Udało się. Na samej górze, a? To teraz pięknie. Zbieramy się, przyjdziemy się w piątek, a teraz muszę lecieć na następny trening. Działamy teraz z moim trenerem, Sławkiem Szamotą. Robimy typowo akcyjki na mojego przeciwnika. Więc no, zaczynamy robotę. Dzień dobry, Sławek Szamota. Jestem głównym trenerem Bastionu. Przygotowuję m.in. Marcina do walki w KSW. Przygotowania przebiegają, myślę, że bardzo dobrze. Marcin jest na tyle zaawansowanym zawodnikiem, że dużą część przygotowań przeprowadza sam. Ja część treningów koordynuję, pomagam mu, układamy strategię. No, jestem dobrej myśli. Myślę, że wszystko się fajnie ułoży. Dobra, to było wprowadzenie. Teraz niestety musicie wyjść. Będzie faktycznie taki prawdziwy trening. Będziemy robić akcję typu pod przeciwnika, więc tutaj nie chciałbym, żeby to było nagrywane. Ale dziękuję wam bardzo. Zrobiliśmy krótki trening przed kamerą. Później pouderzaliśmy całkiem sporo ze Sławkiem takich akcji, które faktycznie zamierzam używać na walce. No i teraz zapraszam was do mnie. Tam odpowiemy na pytania, które wczoraj zadaliście.
wróciliśmy z ostatniego treningu i w końcu możemy przejść do tego, na co pewnie czekaliście najbardziej, czyli odpowiedzi na wasze pytania. Czy uważasz, że kategoria lekka w KSW pod względem sportowym jest najmocniejsza? Tak, uważam, że kategoria lekka jest najmocniejszą kategorią w KSW. No nie tylko w KSW, ale ogólnie na świecie jest to waga bardzo mocno obsadzona. Kiedy zacząłeś swoją przygodę ze sportami walki? Treningi zacząłem w wieku 9 lat. Zacząłem od brazylijskiego jiu-jitsu. Później gdzieś tam stopniowo zacząłem włączać w swoje treningi boks, stójkę, jakieś zapasy. I pierwszą walkę w MMA stoczyłem mając 16 lat. Ulubiony zestaw regeneracyjny? Dobry sen i dobre jedzenie. Co uważasz o Mateuszu Szczecińskim? Mateusz Szczeciński jest na pewno obecnie najlepszym polskim grapplerem. Nawet nie polskim, no można powiedzieć, że jest jednym z najlepszych grapplerów na świecie. Troszeczkę ma pecha, bo te jego sukcesy na arenie międzynarodowej nie pokazują, jak dobry on jest naprawdę. Miałem okazję z nim trenować, miałem okazję słuchać historii, jak kula się z innymi światowej klasy zawodnikami. No i tak jak mówię, no, troszeczkę brakuje mu szczęścia, no na pewno jest to materiał na przyszłego mistrza ADCC. Największy błąd w karierze? Myślę, że największym błędem w mojej karierze jest przystąpienie do walki z Olivierem Mercierem z kontuzjoną ręką. Do tej walki praktycznie nie mogłem używać prawej ręki, ale dlatego, że był to turniej i byłem już po pierwszej wygranej walce z Nathanem Schultzem. Jakbym nie wziął tej walki, i tak bym wypadł z turnieju, więc no, liczyłem na to, że jakoś się uda. No i teraz w perspektywie czasu trochę tego żałuję. No, wydaje mi się, że lepiej jakbym nawet odpuścił tą walkę, wypadł z turnieju i później wrócił już ze zoperowaną ręką. No tak to no, niestety tą walkę przegrałem decyzją, no, bo na generalnie bez prawej ręki ciężko mi się walczyło, a faktycznie ta ręka była całkowicie wyłączona. Zaraz po walce poszedłem na operację i miałem tą rękę operowaną. Dlaczego podjąłeś się trenowania samego siebie, zamiast dołączenia do klubu? Jestem częścią klubu, jestem w klubie Bastion Tychy. Moim głównym trenerem jest Sławek Szamota. Z nim robię tarcze, on jakby nadzoruje moje przygotowania. Faktycznie treningi takie grupy zawodniczej, można powiedzieć, prowadzę pod siebie. Robię to, co uważam, że jest mi najbardziej potrzebne. Gdzieś tam lata spędzone na macie dały mi tyle już takiej no, znajomości i swojego ciała i siebie, że wiem co jest mi najlepiej potrzebne, ale tak jak mówię, no, trenera głównego mam. Jak robię przygotowania motoryczne, to też współpracuję z trenerem. No, to są takie rzeczy, których bez trenera jest ciężko zrobić. No, dodatkowo cały czas współpracuję z klubem Ankos MMA, z Andrzejem Kościelskim, jeżdżę tam na sparingi, też na treningi, więc generalnie no, na co dzień faktycznie trenuję troszkę po swojemu z zawodnikami, z kolegami z klubu, ale nadzoruje to wszystko Sławek Szamota. Czy byłbyś chętny na walkę z Parnasem? No oczywiście, jestem chętny na walkę z każdym. W sumie no, nieważne, czy Saladin Parnas będzie kiedyś jeszcze posiadał pas w momencie, gdy przyjdzie do naszej walki, czy nie. Zawsze jestem chętny z najlepszymi zawodnikami. Jest uważany za mocnego zawodnika i chciałbym z nim zobaczyć. Rada dla młodego zawodnika, który planuje iść w zawodowe MMA? Przygotuj się na ciężką pracę. No i musisz być przygotowany na to, że czasami ten sport niestety jest troszkę nieuczciwy. Pomimo tego czasami, że jesteś dobrze przygotowany, zrobisz wszystko, żeby wygrać, czasami jakieś takie drobnostki sprawiają, że jednak walkę się przegrywa, no ale nie można się wtedy załamywać, trzeba cały czas iść do przodu, więc no bardzo ważna jest wytrwałość. Czy widzisz jakąś konkretną metodę na poddanie Tutaraliego? Nie widziałem jakichś takich szczególnych luk, które można by wykorzystać, no ale ogólnie myślę, że będę próbował na pewno dźwignię na nogi, może jakieś gilotyna, może jakaś balaszka, tak jak na przykład w ostatniej walce grapplingowej z Guramem. Więc no jest duży wachlarz tych technik kończących i myślę, że coś wejdzie. Czy miałeś okazję poznać Conora McGregora? Nie miałem okazji poznać osobiście Conora McGregora.
Wiem, że był na gali w Gdańsku, podczas gali, na której ja walczyłem. Nie słyszałem, że nawet była tam taka sytuacja, że w momencie, gdy się przechadzał gdzieś obok klatki, większe zainteresowanie było tym, że on idzie gdzieś tam z drinkiem, niż tym, co się dzieje w oktagonie. Więc to była taka dość zabawna sytuacja, ale nie, ja osobiście nigdy nie miałem okazji kłócić. Co skuteczniejsze, buła czy łokieć? Łokieć twardszy, ale jednak chyba więcej nokautów jest z buły, więc raczej buła. W tych małych rękawiczkach ta pięść jest też bardzo twarda. Czy uważasz, że kontrowersyjny werdykt z Joe'em Lauzonem wpłynął na twoją karierę w UFC? No tak, myślę, że ten werdykt, ten taki no skandaliczny werdykt w walce z Joe'em Lauzonem bardzo dużo mi pokrzyżował planów. No myślę, że jakbym tą walkę wygrał, jakby faktycznie, no ja dużo osób, większość ludzi uważa, że ją wygrałem, ale jakby faktycznie był ten werdykt ogłoszony jako moje zwycięstwo, no to ta kariera w UFC byłaby zdecydowanie dłuższa. Dziękuję Wam bardzo za ten wspólny dzień spędzony ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałem Wam pokazać, jak to u mnie wygląda. Zostały niecałe 2 tygodnie do walki, więc zapraszam Was do oglądania mojej walki 16 grudnia w Gliwicach.